No dobrze, ale Rosja. Nie, nie? Już Rosji nie ma. Ale interesuje mnie to coś innego, ponieważ tak jak pan profesor mówił, ten rozwój szedł na zachód, prawda? Już prawie wracamy w to samo miejsce, z którego wystartowaliśmy, to znaczy pan profesor. Znam takiego profesora, który twierdzi, że kolej na Afrykę jest. A nie bardzo sobie to wyobrażam. Ja też, ale ja nie mam małą wyobraźnię. Ale pytanie jest, no to przecież na Indiach się to nie zakończy, prawda? Znowu na zachód? Będzie szło dalej. No ale po zachodzie nie widać z tego kłopoty we Francji, kłopoty w Wielkiej Brytanii, z Niemcami też nie. A nie, to najlepiej. Europa już jest koniec. Już Europa miała swoje 5 minut. Nie Aha, ma. Już nie ma. Nie, nie, teraz Afryka. No ale, no właśnie. Ale sam pan mówi, że to jest mało. Znaczy, trzeba mieć dużą wyobraźnię. Tak, ale... Chociaż dzisiaj... Chińczycy tam dużo inwestują. Tak, Chińczycy już kupili Afryki Pół. Natomiast teraz... Wszystko dzieje się w tempie znacznie szybszym niż dotychczas. Więc jak na przykład trzeba było tysięcy lat, żeby półkulę jedną ten punkt przeszedł, to teraz to już zasuwa bardzo szybko. Naukowski nawet nazwał to, powiedział, że kiedy już ten punkt tam jakiś osiągnie moment, to wtedy to już przejdziemy w fazę, którą on nazwał dziwacznie atmosferyczną. Taką kosmiczną, globalną. I teraz to wszystko już tak się nazywa, globalizacja. Nie? No dobrze, czyli Afryka, a jakie jest miejsce Polski w tej chwili? Jakie ono będzie? I czy w takim razie my tu, czy jest potrzeba w ogóle, żeby się w Polsce zajmować geopolityką? No bo sam pan profesor mówi, że ta siła ciężkości przesunie się do Afryki. No więc my i tak jesteśmy skazani na peryferyczność. Na peryferyczność. Polacy mają ambicje mocarstwowe. Którzy? No tu na tej sali to przynajmniej 3/4. Ale to z tą geopolityką, to najlepiej by to pan Marcin Szymański powiedział, bo on był kiedyś właśnie miał taką bardzo przekonującą wypowiedź o tym, jak to ta geopolityka pięknie wyjaśnia rzeczywistość. Naprawdę. Że geopolitykę trzeba, bo to jest naprawdę fascynująca dziedzina. I jak można po prostu wykształcenie ogólne każdego człowieka powinno zawierać duże elementy geopolityczne. Ja tam się całkowicie z tym zgadzam. Tylko, że kiedyś nazywałem to geograficznymi, a teraz nazywam geopolitycznym. No. Pozwoli pan profesor, że oddam teraz głos naszym klubowiczom. Proszę bardzo. A ja chciałbym, to jest trochę tak ad vocem, i chciałbym się, żeby pan profesor się odniósł do tego, zacytuję to, co powiedział Patrick Buchanan w latach 90. On jest bardzo wpływową osobą. To znaczy, on nie jest bardzo wyrafinowany w swoim języku i tak dalej, ale wywarł wielki wpływ na politykę amerykańską. On, i to a propos Rosji, on powiedział, krytykował politykę, strategię amerykańską w latach 90., że establishment amerykański uznał, że już wygrał, jest hegemonem całego świata i trzeba iść w tym kierunku. I on mówił, że to jest wielki błąd, że świat pójdzie w kierunku wielobiegunowym. I powiedział, że Rosja jest za słaba, żeby się przeciwstawić Ameryce, że już nie ma, jak w czasach Związku Radzieckiego, ta Rosja radziecka mogła być takim drugim biegunem, że jest na to za słaba, ale jest wystarczająco silna, żeby stać się położną świata wielobiegunowego. To znaczy, że stworzy przestrzeń możliwości dla Chin, potem dla Indii i po kolei. Że to jest nieuniknione i Stany Zjednoczone powinny swoją strategię nastawić nie na
uczynienie swojej hegemonii pełną, tylko na zabezpieczeniu uprzywilejowanej pozycji w świecie wielobiegunowym, żeby nie marnować zasobów na tą, że to jest utopijne dążenie. No i że jak pan może się ustosunkować? To było w latach 90. Tak. Więc w 90. latach Buchanan, nie wiem, czy jeszcze on wtedy zdawał sobie sprawę z tego, co nastąpiło w kolejnych latach, bo on wtedy mówił o Rosji i o Związku Radzieckim jako tymi państwami, które są jakby przeciwwagą czy przeciwnikiem głównym Stanów Zjednoczonych. A przecież teraz Amerykanie dzisiaj, jeżeli się kogokolwiek boją, to się Chin boją. Rosji się nie boją, tylko Chin. I ja myślę, że mają słuszność, bo to też Chiny chyba, a nie Rosja, są tym czynnikiem, według mnie tak myślę, które będą przynajmniej w pierwszym etapie wspierały tę koncepcję wielobiegunowości. Z tym, że Chińczycy są przebiegli. Oni mają taki styl, że nigdy nie będą triumfowali. Nie wiem, Europejczyk jak pobił przeciwnika, to zaraz stawał nogę, stawiał mu na piersi i cieszył się i obwieszczał całemu światu zwycięstwo. A Chińczyk? Chińczyk nigdy nie będzie poniżał przeciwnika swojego. Będzie po cichutku dążył malutkimi kroczkami do celu. I Chińczycy najpierw będą chcieli, żeby świat stał się biegunowy po to, żeby Ameryce wytrącić jakby ten prymat z rąk. Ale nie ma się co łudzić. Chińczycy będą chcieli mieć hegemonię. Chińczycy będą chcieli mieć hegemonię i to Chińczycy teraz, kiedy ich rozwój gospodarczy już będzie hamował albo już hamuje, oni będą, jakby powiedzieć, stwarzać problemy na świecie. Oni będą źródłem konfliktów w świecie, Chińczycy. No a Rosja? Rosja też będzie, bo ja myślę, że to właśnie wtedy, kiedy jakieś mocarstwo upada, to wtedy one jeszcze wykonuje takie ruchy, które mają na celu jakby uratować dawną pozycję. Ale to jest nieuniknione. Tego procesu, który trwa i który powoduje, że mocarstwa powstają i upadają, się powstrzymać nie da. To by było coś sztucznego. Można troszeczkę spowolnić. Jeszcze trochę ofiar, jeszcze trochę pieniędzy. Jeszcze się to powstrzyma, ale to tylko na krótko. Potem wszystko, ta lawina i tak pójdzie i tak. No. Chińczycy będą się bronili i to oni będą, najpierw mówię, promotorem tej wielobiegunowości, na której będzie traciła Ameryka. Ale ich celem jest hegemonia dla Chin. Oni doskonale wiedzą, na co ich stać. Ja wiem, co oni robią teraz w przemyśle. My ich postrzegamy jako producentów tanich, ale byle jakich produktów. A nie wiemy na przykład o tym, że oni już są teraz liderami w świecie w produkcji metali ziem rzadkich, bez których nie ma mowy o tej rewolucji w energetyce, która ma nastąpić. To są surowce do produkcji tych wysokiej wartości, wysoko wydajnych baterii, na przykład dla elektrycznych maszyn i samochodów. Teraz jeszcze jest ważny gaz ziemny i ropa naftowa, ale wkrótce surowcem strategicznym będzie lit, taki dzisiaj bardzo mało znany pierwiastek. A kto będzie nim dysponował? Chińczycy. Andrzej Ostrowski. Wiadomo, że świat jest szalenie zróżnicowany i gospodarczo, i politycznie. I mapa tych zróżnicowań jest, no jakby to powiedzieć, bardzo skondensowana punktowo w poszczególnych obszarach. Chciałbym nawiązać do
znakomitej książki, a właściwie do prac profesora Feliksa Konecznego. Jak wiemy, profesor Feliks Koneczny zmarł w 1948 roku. Był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Wilnie i przez całe życie zajmował się cywilizacjami świata. Podzielił te cywilizacje na 7 głównych cywilizacji, to znaczy cywilizacja łacińsko-chrześcijańska, czyli europejska, cywilizacja bizantyjska, cywilizacja arabska, cywilizacja judaistyczna, cywilizacja bramińska, buddyjska i rosyjska, czyli turańska. I teraz zaproponował trzy reguły cywilizacyjne. Reguła pierwsza, że cywilizacje się pomiędzy sobą nie mieszają. Reguła druga, że jeżeli żyją obok siebie, to wtedy toczą pomiędzy sobą wojnę. I reguła trzecia, że w tej wojnie wygrywa cywilizacja prymitywniejsza. I teraz pytanie, czy można dostrzec związek pomiędzy tymi rodzajami cywilizacji a geografią gospodarczą, geografią rozwoju społeczeństw, dobrobytu społeczeństw i tak dalej, i czy przypadkiem w tej chwili mamy do czynienia z wojnami cywilizacyjnymi, które toczą się na całym świecie. Czy wobec tego te przesunięcia się sił, ciężkości z jednego miejsca na drugie nie jest przypadkiem pozorne, ponieważ jest to spowodowane przyspieszonym tempem wojny cywilizacyjnej. Dziękuję. No to ja żałuję, że przez całą tą rozmowę chyba nie padło ani raz to pojęcie cywilizacji, albo powinno być. No, wojny cywilizacyjne. Więc cóż, wojny cywilizacyjne trwają. To jest cały czas w bieżącej literaturze naukowej, tam w Ameryce cały czas się o tym pisze. I ci badacze wnikliwie, którzy to wszystko obserwują, mówią, że świat dzisiaj jest skoncentrowany na śledzeniu tego, co się dzieje między cywilizacją łacińską i tą islamską, czy tak pan powiedział, arabską. No bo te wszystkie wydarzenia z ostatnich lat, dżihad i państwo islamskie i te różne incydenty z wybuchami, z zamachami w różnych miejscach świata. Natomiast można powiedzieć, tak się tutaj dwóch bije, a natomiast tam po cichutku, na boku, daleko na wschodzie, inna cywilizacja rośnie w siłę i to ona będzie beneficjentem. Z tym, że to taki był geograf i geopolityk brytyjski, Peter Taylor. Możliwe, że jeszcze on żyje, bo książkę swoją wydawał, to jeszcze był w takim kwiecie wieku, że tak powiem, Peter Taylor. To on napisał takie zdanie, nie wiem, czy się z tym zgodzić, czy nie, cały czas myślę nad tym, że przełomem wielkim w historii świata będzie moment, kiedy hegemonię w świecie utraci cywilizacja zachodnia, łacińska. To się stanie wtedy, kiedy Chiny przerosną Amerykę. Albo Amerykę w połączeniu nawet z Europą, ale co teraz, jak można teraz łączyć Amerykę z Europą, kiedy jest wojna handlowa między Stanami a Unią Europejską. No i coraz więcej jest różnych przejawów, gestów ze strony chyba europejskiej, że oni tego, co tam w Ameryce się dzieje, nie są w stanie zaakceptować. A Polska tylko jest koniem trojańskim, mówią Ameryki w Europie, nie? Chiny, kiedy się staną hegemonem, znaczy Peter Taylor mówi tak,
Chińczycy nigdy w pełni hegemonii nie mogą osiągnąć. A dlaczego? Bo hegemonia to nie znaczy tylko przewaga militarna, tylko przewaga ekonomiczna, ale także taki prymat kulturowy. Po prostu cywilizacja zachodnia zdobyła hegemonię na świecie, ponieważ jej wartości, wartości jej cywilizacji były takie, że mogły być akceptowane wśród narodów należących do innych cywilizacji. Wiele wynalazków zachodnich zostało przejętych przez inne kręgi kulturowe i inne cywilizacje. Natomiast chińskiej cywilizacji na Zachodzie nikt nie zaakceptuje. I ja jestem tego pewien. To, co Chińczycy reprezentują swoją kulturą, swoją cywilizacją, to jest nie do przyjęcia na przykład w Europie, ani w Ameryce Północnej, ani w Ameryce Łacińskiej. Nie wiem, Murzynom w Afryce może oni to narzucą jakoś, ale to też będzie musiało być no, strzeżone przez policję i wojsko, żeby się utrzymało. Jest to cywilizacja całkiem odmienna i zupełnie jest tam inne nastawienie do człowieka. No ja raz w życiu tylko w Chinach byłem i to było właściwie dwa razy, pierwszy i ostatni. Więcej tam moja noga nie postaje, takie rzeczy tam widziałem. A widziałem więcej niż turyści mogą widzieć, ponieważ przez dwa tygodnie byłem oprowadzany przez panią, która jest pracownikiem Chińskiej Akademii Nauk. No i ona zawiozła mnie tam, gdzie nie miałem prawa nigdy być. I mówię, że Chiny to nie jest pod żadnym względem wzór do naśladowania przez jakikolwiek region świata. No, no Indie są, też nie są, ale Hindusi to są ludzie, którzy jak na przykład przyjechali do Wielkiej Brytanii, to oni potrafią się zachowywać po brytyjsku. Tak. No. Chińczyk to jest człowiek, któremu zaufać nie można. Nie można zaufać Chińczykowi. To jest człowiek, który będzie się uśmiechał cały czas, będzie bardzo uprzejmy, będzie się kłaniał, ale on myśli co innego zupełnie w głowie. Po prostu on jest nauczony do tego, żeby wszystkie pozory zachowywać, które będą tego partnera lub konkurenta wprowadzać w błąd. Cały czas będzie się starał, żeby ten ktoś drugi nie znał o nim prawdy. Tacy są Chińczycy. Ja mam takie właśnie tutaj akurat pytanie, które mi się nasunęło w związku z tym komentarzem dotyczącym cywilizacji zachodniej. Czy nie odnosi pan wrażenia, że cywilizacja zachodnia w pewien sposób jakby imploduje, no bo tak jak popatrzymy na Zachodzie, tak zwana polityczna poprawność, no to jest właściwie wychowywanie ludzi w duchu niechęci do własnej kultury, własnej cywilizacji. I na przykład no teoretycznie polityczna poprawność zakłada no tam równość wszystkich, natomiast no jak mamy na przykład sytuację powiedzmy ochrony osób no, należących do innych grup etnicznych, no to nie dotyczy to grupy pochodzenia europejskiego. Bo na przykład jak powiedzmy w Afryce Południowej biali są dyskryminowani, no to nikogo to nie obchodzi. Natomiast w ogóle taka niechęć, poczucie winy, budowanie poczucia winy i powiedzmy no, w ten sposób ta cywilizacja europejska wygląda. Natomiast tutaj taka uwaga odnośnie Chin, że czy te obserwacje, no tak rzeczywiście, no ja nie byłam w Chinach, ale tak powiedzmy no z tym co czytałam, no to się w zasadzie pokrywa. Natomiast kwestia taka, czy to dotyczy tylko Chin ludowych, czy podobny charakter byłby na przykład tam w Tajwanie, Singapurze. Także dziękuję bardzo za te dwa pytania. No więc to, co pani powiedziała o zachodniej cywilizacji, o Europie, to wszystko prawda. To jeszcze więcej by można było. Ja myślę, że teraz to już jest bardzo dużo chyba książek nawet na ten temat w Ameryce wydanych, a i w Europie by się znalazło. Wszystko to prawda. Cywilizacja ta jest skazana na zachodzie Europy na zagładę. Ja nie wiem, czy jeszcze jest ratunek dla niej. Ja to mam nadzieję, że tutaj na wschodzie Europy ona przetrwa. Może przetrwa w Stanach Zjednoczonych albo w Kanadzie, może w Australii przetrwa.
W Europie Zachodniej to już jest, nie wiem, czy państwo znacie ten bestseller Welbecka, tego francuskiego pisarza. On to napisał. On to napisał, on to przewidział, co się stanie. I ja myślę, że to jest nieuchronne. To jest oczywiste dla mnie. No cóż jest w stanie powstrzymać teraz muzułmanów tam? Nic nie powstrzyma. Natomiast później pani powiedziała o Chińczykach i co to było zaraz? A, co to? Tak, nie, to ja mówię tak. Tak, już wiem. Mhm. Proszę państwa, to co ja mówię, że na przykład to, co się dzieje w Chinach, te różne przejawy, czy zwyczaje, czy przejawy chińskiej cywilizacji jest nie do zaakceptowania nigdzie na świecie. Być może to jest moje takie, że ja bym tak chciał i dlatego tak mówię. Bo w Chinach, ja nie wiem, czy państwo wiedzą, czy nie wiedzą, Laogai, takie chińskie słowo, ono oznacza, tak, 120 milionów ludzi w Chinach mieszka i pracuje w Laogai, czyli w systemie obozów pracy. Ja wiem, jak się rekrutuje tych ludzi tam do Laogai. 120 milionów niewolników jest w Chinach. Nie wiem, co można jakby tam sięgnąć w internecie do Google, jakie tam są informacje. Ja opieram się na informacjach, które, tylko że teraz nie przypomnę sobie nazwiska tego chińskiego uciekiniera z Laogai, który jest w Stanach Zjednoczonych i który to opisał. To jest główne źródło wiedzy o tym. 120 milionów niewolników pracuje w Chinach i te 120 milionów ludzi, którym się nie płaci za ich pracę, to jest również bardzo ważny czynnik tego szybkiego przyrostu PKB. 120 milionów rąk do pracy. Słuchajcie państwo, to jest strasznie wielka rzecz. Oni mogą robić rzeczy, do których nie potrzeba kwalifikacji. Oni są niewolnikami, więc nie można od nich oczekiwać, że będą bardzo tam precyzyjnie coś robić, starannie. Nie, ale oni będą kopać doły, będą tłukli kamienie, będą się przyczyniać do rozwoju kraju. Ja mówię o tym, że chińska cywilizacja jest nie do zaakceptowania dla innych kultur, nawet dla Hindusów i dla Arabów, to chyba dlatego, że w żadnej innej cywilizacji nie będzie zaakceptowane coś takiego, żeby duża część narodu była w niewoli i żeby tak traktować ludzi po prostu. Ja powiedziałem, że moja noga więcej w Chinach nie postanie, chociaż tam bardzo wiele ciekawych rzeczy do obejrzenia jest, pięknych, starożytnych na przykład. Moja noga nie postanie, bo ja już nie chcę drugi raz tego przeżywać, tego oglądać, co widziałem. Ja nie wiem, ja na przykład stary jestem, proszę państwa, i już nie jestem taki wrażliwy znowu na jakieś cierpienie czy ból. I mówię nawet, ja już sobie pożyłem, mógłbym nawet torturom jakimś być poddawany, to bym sobie myślał, że może ja na to zasłużyłem i nie ma się co za bardzo litować. Ale ja mięknę, kiedy ja widzę małe dzieci, które nie zdążyły nic nagrzeszyć i one cierpią straszne rzeczy. To widziałem w Chinach. Ja widziałem w Chinach. Byłem w takim sierocińcu, gdzie siedzą na nocniku przykute do nich łańcuchem dziewczynki same i się kiwają tam. I wtedy człowiek mięknie, słuchajcie państwo. Ja nie chcę takiej cywilizacji. To nie jest obrazek, który powinien być w innych miejscach świata. I u nich to jest masowe. To nie to, że ja zostałem zawieziony do jedynego miejsca wyjątkowego w Chinach. Wszędzie tam jest. Dlatego, że w Chinach nie warto mieć dużo dzieci. Jak się ma jedno dziecko, to się ma przywileje. Jak się ma drugie, to trzeba się go pozbyć. A jak się ma pierwsze i to jest dziewczynka, to trzeba się nawet tego pierwszego pozbyć. Bo każdy Chińczyk, taka tradycja starożytna jest, musi mieć syna. Wiecie? Więc jest mnóstwo Chińczyków, którzy nie mają szansy na żonę, dlatego że jest o wiele więcej facetów niż niewiast, bo zawsze dziewczynki wyrzucano na śmieci. A dzisiaj są one w takich też, tych sierocińcach, ja nie wiem jak to nazwać, wyrzucone dzieci. Ja tam nie wróżę przyszłości również Chińczykom. Henryk Połczyk. Panie profesorze, pan mówił o likwidacji geografii jako nauki. Mam takie pytanie.
Mianowicie to zrobili prawdopodobnie ministrowie i parlamentarzyści. Czy ci ludzie byli kompetentni do tego, żeby podjąć takie decyzje? Czy pan się zastanawiał, jaka jest struktura wykształcenia zarówno ministrów, jak i parlamentarzystów? I teraz drugie pytanie. Zlikwidowano w tej chwili geografię, a przedtem zakłady pracy. Jak pan sądzi, co będzie następne do likwidacji? Dziękuję bardzo. Trzeba będzie zacząć chyba jakieś uczelnie redukować. No. Natomiast z tą likwidacją geografii, to tak, no ja w pierwszej odpowiedzi tak powiedziałem, ale w drugiej już skorygowałem, że jednak, że zostawiono coś, co się nazywa geografią społeczno-ekonomiczną i już we właściwym miejscu ją postawiono. Nie w naukach przyrodniczych, tylko w naukach społecznych, co jest słuszne i to, co jest zakończeniem, jakby powiedzieć, tego komunizmu w geografii, no bo pozostawianie jej wśród nauk przyrodniczych to był zwyczaj wprowadzony no, po II wojnie światowej na sowiecką modłę, że tak powiem. Bo ja tam się z tego cieszę, natomiast ubolewam bardzo nad tym, że nie zachowała się, nie przetrwała w ogóle geografia w takim klasycznym znaczeniu, która obejmuje nie tylko gospodarkę i ludzi, ale również to podłoże biofizyczne, że tak nazwę, czy to, co państwo będą nazywać przyrodą, no, nieożywioną i żywą. Geografia powinna być taka, jak ją wymyślono jeszcze w XIX wieku. Nie powinna być tylko ograniczona. No ale no, jak się nie da, no to trudno. Ja nie poradzę. Po prostu w Polsce nie ma geografów, którzy byliby w stanie, umieliby bronić tej geografii klasycznej. Także chyba niech się cieszą z tego, że im chociaż ministerstwo zostawiło ten kawałek. No, w trudnej sytuacji są teraz ci pracownicy uniwersytetów, którzy są reprezentantami tych dyscyplin, subdyscyplin geograficznych, takich jak tam hydrografia czy jakaś klimatologia, no bo oni w ogóle stracili rację bytu. Nie ma już takiej geografii, którą oni uprawiali. Co się z nimi stanie, to nie wiem. No, wszystkie uczelnie mają być reorganizowane, wydziały mają być likwidowane. Ja nie wiem, jak to będzie. Sceptycznie na to patrzę. No jeszcze mój sceptycyzm jest wzmocniony tymi planami ustanawiania listy czasopism, lista wydawnictw już jest ogłoszona, jakie to wydawnictwa są dobre i w których należy płacić im, żeby wydawali, a do których nie należy, bo to, nie wiem, jakieś są gorsze. Ja nie wiem. Po prostu totalitarna moda na to, aby oceniać nie po zawartości, tylko po opakowaniu. To jest to. Natomiast ja nie znam, wie pan co, ja nie byłem w ministerstwie teraz. Jedyny moment w ministerstwie, kiedy ja tam się udzielałem, pracowałem, to był rok 91-92. Jak noc lewy czerwcowy nastąpił, wtedy wszystkie zespoły, które były tam utworzone w ministerstwie, żeby coś robić, zreformować szkolnictwo, szkolnictwo wyższe. Wszystko, co było zrobione, zostało wyrzucone do kosza, a nas rozpędzono. Później były jeszcze takie, ja tam jeszcze byłem, pamiętam w gronie tych recenzentów, ale kazałem się stamtąd wykreślić i powiedziałem, że z tymi reformami, które oni tam wprowadzają, to ja nie chcę mieć nic wspólnego, żeby mnie kiedy ktokolwiek z tym kojarzył. A teraz też nie wiem, bo tam na pewno w ministerstwie byli jacyś geografowie, ale ja przyznam się, może to zaniedbałem. Ja nie wiem, którzy to są. Może ja ich znam nawet, ale nie wiem, bo nie utrzymuję jakichś takich kontaktów. Nie mam pojęcia, którym to należy to przypisać, to osiągnięcie, wyrzucenie geografii. Ale nie ma jakiejś żałoby. Przecież ja codziennie idę do pracy i tam żałoby nie ma. Ale jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, co pani poruszyła. Tam gdzieś taka schowana pani jest. Z tym upadkiem cywilizacyjnym. Proszę państwa, ja się obawiam, że mój optymizm co do tego, że w Polsce przynajmniej, czy w Europie Wschodniej i Zachodnia cywilizacja łacińska się uchowa, czy mój optymizm czasami nie jest na wyrost. Na wyrost. Dlatego, że na przykład dowiedziałem się w telewizji TVP, poinformowało niedawno, że 54% ludności Polski
jest przeciwko wprowadzaniu LGBT do szkół. 54%. A 28,5% nauczyłem się tego, jest za. Proszę Państwa, ja jestem przerażony. I ja powiedziałem dzisiaj w instytucie, że ja nie wiem, gdzie jest te 28,5%, bo ja ich nie znam. Co to jest? 28,5% ludzi w Polsce chce, żeby ich dzieci były uczone jakiegoś masturbowania tam świństwa w szkole? I wiecie Państwo, jak zostałem osłabiony? Dwoje młodych ludzi, jeden z nich ma dzieci, powiedział, że oni tak chcą. Tak. Więc ja jestem przekonany, że te 28% to się znajdzie. Na UP są. Tak. I tam jest dużo takich jak oni. Jestem przekonany. I to jest upadek cywilizacji. No. Masz pytanie? Masz czas, no. Proszę cię. Panie profesorze, ja pozwolę sobie śmiałą, być może zbyt śmiałą koncepcją odnieść do pana sporej ilości wątków. Skoro Zachodu nie ma, czego nie będzie, nawet w Polsce być może, cywilizacji zachodniej, skoro to miejsce, tę przestrzeń, którą obecnie zajmują Europejczycy, zajmą mieszkańcy Magrebu, skoro Chiny są w pułapce niskiej dzietności, ale wciąż rosną, ale przestają rosnąć, duszą się, potrzebują sprzedawać, a Stany blokują ich od strony Pacyfiku, to Rosja wciąż jest w grze. Bo którędyś te towary muszą przejechać. Rosja, żeby być w grze, to musi przeciągnąć kogoś na swoją stronę. No ale co robi Rosja? Przecież największym wrogiem Rosji są Stany. Wszystko, co amerykańskie, tam jest najbardziej znienawidzone. Co, pan był w Rosji? Nie ma innego kółka. Albo przez wodę tanią, albo lądy przez Rosję. Chiny muszą w tym kierunku dążyć. Ten szlak jednak musi powstać, bo inaczej się zburzy. Gospodarczo. To powstanie. Ale bez Rosji nie powstanie. Powstanie. Stawiam przed przewidzeniem, tak? Częściowo, no. Wstanie. Pan zobaczy, co robią Chińczycy w tej chwili w Pakistanie. Już wybudowali wielką drogę i kolej od północno-zachodniej części, tam w okolicach gór Karakorum, do portu, jak się ten port nazywa nad morzem, nad Oceanem Indyjskim? Nie. Na wschód od Karaczi, na zachód od Karaczi jest mały port rybacki i w tej chwili tam jest zbudowany i to będzie największy port przeładunkowy świata. Największy port przeładunkowy świata. Jeszcze mi się nie utrwaliła nazwa jego. Chiński, rozumiem. Chiński w Pakistanie. Natomiast pod górami Karakorum będą tunele wiercone, żeby było połączenie bezpośrednio z Xinjiangu, z tej prowincji, z regionu autonomicznego Chin zachodnich, do Pakistanu. Oni przez Pakistan będą docierać wszędzie, gdzie chcą. No jeszcze nie do Europy, to musi dalej tam. Ale Afrykę, Arabię, cały Bliski Wschód już mają. To gdzie jest bariera rozwoju mocarstwowości Chin? Skoro mają najwięcej środków i złota, i waluty, i mają obligacje amerykańskie, w zasadzie mają Amerykę na krótkiej smyczy, to gdzie jest bariera? Jak geopolityka uczy, najważniejszy wróg to nie jest ten, który przyjdzie z zewnątrz, podbije, ujarzmi, tylko największy wróg jest wewnątrz. I ja myślę, że te ich stosunki społeczne i ta ich cywilizacja ich zgubi. Panie profesorze, ale do XIX wieku
Chiny nieprzerwanie były największym mocarstwem świata. Zaraz, do kiedy? Do początku XIX wieku. Zaraz, do początku XIX wieku Chiny były czym? Największym mocarstwem świata. Dopiero wojna opiumowa przecież zagroziła. No. Jakie to mocarstwem oni byli? Pojechały kilka kanonierek brytyjskich i Chińczycy cóż mogli poradzić na to? Ja tam nie uważam, że one były mocarstwem. One były wielkie, takie jak większe od całej Europy. I ludzi może miały więcej, ale mocarstwem... Wynalazków, myśli. Wynalazków. Pod względem technicznym były zacofane. Chińczycy były zacofane pod względem technicznym. Chińska armia miała drewniane karabiny przecież. No. Czy słyszał pan życzenia ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii z okazji Nowego Roku Chińskiego? Kiedy, teraz? No, nie. Po chińsku? Nie. No, polecam, to ciekawe. No niech pan powie, ludzie. Po chińsku? Te życzenia na pewno są ciekawe. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze nim pan trafi na emeryturę, to pan zwycięży w tej wojnie i także nas odwiedzi w krakowskim klubie wtorkowym, oczywiście pod warunkiem, że będzie jeszcze istniał, ale ja też mam nadzieję, że będzie. Także no, po chińsku nie będziemy rozmawiać, bo ja się nie nauczę. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Naszym gościem był profesor Wilczyński. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.